Mano, witam w nowym materiale Glewińskim. Zanim przejdziemy do filmu, warto wspomnieć, że na Facebooku Glewi macie do odebrania Full ISA na 7 dni zupełnie za darmo. Wystarczy skomentować tam pod postem hashtag wakacje i dostaniecie wiadomość z kodem. Wpisujecie go później tutaj w Item Shopie w zakładce Użyj Voucher. No i dostajecie cały IS na 7 dni, plus jeszcze pierścień Facebooka jest, także na zwykłe konta, nawet jak macie ISA, to i tak można sobie to odpalić, bo tu macie zawsze jakieś 15 potwory, 1 KHP na cały tydzień. No i wiadomo, cały ISIK na jakiegoś dropka, albo jak wam się skończył, jest to spoko opcja. A teraz zapraszam was do oglądania. Siemano, dawno mnie nie było na gierce, chyba kurwa z tydzień, jak nie dłużej. Byłem na wyjeździe i ogólnie tak teraz mniej czasu mam, ale widzę, że za ten czas wszystko zeszło ze sklepu, bo nic już na nim nie ma. No i 200 koławonów jest do wypłaty. Sorry, plus mamy dalej ten lazuryt znakomity i bez skazy w sumie, więc tak myślę, czy by nie pójść na M1, zobaczę może jakieś albo tanie matówki, albo bez skazy jeszcze jeden dokupić i może coś by się udało jednak wykręcić na tą surkę. Zobaczę, w jakich to jest cenach i czy chce się w to bawić i zaraz wam powiem, co robimy. Z tego co widzę, to matówki najmniej się opłaca, wolałbym przejrzyste kupować, no a tego bez skazy to za 100 koławonów jest najtańsze, się nie opłaca. Zrobimy tak, że wezmę jedną matówkę, to będzie najtańsza, żeby mieć przejrzystego i zaraz zobaczę, czy to są najtańsze, czy jest jeszcze taniej. Nie, dobra, ten będzie najtańszy za 27,5. No i mamy taką kurwa autostradę. Tytuł jebać, bo to jak ma wejść, to i tak wejdzie, zobaczymy co z tego będzie. No, jeszcze jedną próbę kurwa bym chciał sobie trzasnąć na wyborniaka, może by akurat jakiś wszedł, a nawet jak nie, no to taki wyborny 600 kołowonów chyba ponad, nawet do miksu. No ale sprawdźmy to, proszę wejść przejrzysty, dobra, no i bez skazy, dobra i uwaga, diabły legendy, mam diabły klasy. Uwaga, próba 50% na znaka, kurwa siedzi, dobra, proszę, legendy kurwa, ja dupie. No i chuj, to już jak taka autostrada idzie, no to musimy polecieć do samego wyborniaka, 40%, siedzi wyborny lazuryt, kurwa jest. Teraz tylko proszę. Dobra, chuj w zwierzęta. Przynajmniej daj diabły. Daj diabły chociaż. Ja pierdolę. Kryt klasy. O kurde. Jaki skam. 6 sklepów jest z wybornymi. Kurwa. Nie no, nie będę kupował drugiego wyborniaka do miksu, bo to będę przez pół roku kurwa te 600 kuawonów zbierał. Zobaczmy w jakiej to jest cenie. Co kurwa? 280 kawon? Aha, to mi się coś pojebało w sumie. Ale skąd ja mam wziąć 200? 275? O człowieku. W sumie? Kurwa, ale 100 kawonów mi brakuje. Tu z diabłami jest za 650. Aha. 275. No nie wiem kurwa, chyba go sprzedam i tak, no bo co? Tam z tym zrobić. Będę mieszał kurwa 300 kawonów za miksa? Jeszcze mi znowu nic nie wejdzie? Wolę od zera klikać i może jakiegoś wymieszam wtedy znakomitego. A to 275 były najtańsze, no to ja za 270 go wystawię i chuj niech zostoi. Lazury dalej na sklepie stoi, jakieś pomniejsze pierdołki mi tu podchodziły, to sobie jeszcze kolejne 15 koławonów wypłaciłem. Jakieś szczypce tutaj, eventowe rzeczy, bo miał się wczoraj event kończyć, ale jednak coś tam im nie wyszło i przedłużyli o kolejne 3 dni. Także wybiegałem wszystkie dungi właściwie. No i mam 2,5 kula szkatek. Możemy sobie to otworzyć i zobaczymy ile będzie krysi, bo mam 10, a jakby tak wypadło 14, no to mam ochotę sobie pierdolnąć parę prób sportowych, dokładniej dwie na tą, na broń, na plus 9. Także zobaczymy, czy coś nam sypnie. Otworzę po 100, bo pierdolić mi się nie chce. Mamy jednego, dwa, trzy, trzy, jeden, 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 dwa i zero. No idealnie 14 na dwie próby. No to kurwa. Przeklikam sobie jeszcze tylko te bryłki i idziemy próbować miecz na plus 9. Nie wiem, która to będzie próba z kolei. Wydaje mi się, że dwa razy już próbowałem na dziewiątkę, a minimum raz. Także powiedzmy, że jest trzecia próba. 20% no szanse są kurwa znikome, ale próbować trzeba. Zawiodłeś. I próba numer 2. Może coś poczaruję w ten sposób. Zrobimy jak na PL-u kiedyś. Trochę tak. I teraz zrobimy tak. Pyk. I chuj, zawiodłeś. Dobra. Zajebiście. 24 krysie w pizdę poszły. Na sklepie jest te 200 koławonów. Dalej jest ten lazurt jeszcze na ojebanie. Myślę, że pójdę teraz w robienie tych esencji. Te dwie trzeba dokończyć. Czyli esencję ziemi i esencję wiatru. Żeby dwa pełne koła.
Poskupuję sobie trochę tych mitycznych łusek, tak myślę do 100 wonów. Tu widzę jakiś fajny pakiet 80. No bo szkata Darkona tak po jakieś 27 z tego co sprawdziłem lata. Więc kupię na razie gotowe łuski. No i potem zobaczymy ile tego finalnie będziemy mieli. No, było 260 łusek, potrzebuję jeszcze liście, żeby wytworzyć. No, tutaj jest kurwa za dużo, ale to jedyna normalna w miarę cena, najtaniej. 36 wonów za sztukę. Uj, mam w sumie tych wonów dużo, kupię sobie taki pakiet 500. Wytworzymy te dwie esencje zaraz. No i po prostu kurwa resztę sobie wystawię na sklepik też po 36. Albo nawet po 38 i sobie zejdą. I teraz robimy tak, musimy sobie wytworzyć esencję ziemi i esencję wiatru. Dobra, mam. 270 liści na ojebanie. Może być. No i jeszcze teraz tak, mam łusek 285 i tu się też u tego gościa wytwarza. Mityczne odłamki. Wytwórzmy najpierw za wszystkie szkaty Darkona 1400. Okej, okay, czy mam 1600? A ile idzie na tą esencję? Kurwa, już nie pamiętam. Czy 1750, czy ile? Albo 2,5? A, 2,5. Kurwa. W sumie esencję wiatru mógłbym zrobić. Znaczy nie wiatru, tylko ziemi całą. No i na wiatru braknie. 150 kawonów, no można by coś poskupować w sumie. A nie, chyba nie znajdę. Tutaj jest 9000 magicznych kamieni po 1,8. No cena kurwa dobra, 16 kawon co prawda. No ale będę miał na obie esencje, jeszcze mi coś tam zostanie. Także zrobimy sobie tą ziemi po prostu, bo no, na nią mam na całość. No i będzie brakowało 2-300 łusek do robić, żeby skończyć esencję wiatru. Ale teraz ogarnijmy to. PO mam, włony mam. Chyba można przerzucać już wszystko. Ja pierdolę, tu jakiś orange lipę odpierdala, mam problem kurwa sobie esencję ulepszyć, ale powinno chyba wszystkiego starczyć. No już będzie brakowało tylko esencji wiatru. Mógłbym ją zacząć, ale w sumie po co kurwa, lepiej sobie tu skończyć, już mieć 50 i zabrać się za tamtą. Jest 50, dodajemy trzecią esencję do kolekcji i została ta nieszczęsna wiatru. Idę coś pokupować. Zobaczę sobie, obliczę cenę łusek, cenę szkatek. Poskupuję trochę za te 100, ile mi zostało? 134 koła wonów i zobaczymy, do ile się uda ją tam podbić. Trochę pokupowałem, wonów było, nawet po 11 wonów brałem tej otuny, no bo w sumie kurwa wyjebane. Chciałem też wziąć jakieś darkony, ale tego to już w ogóle nie idzie znaleźć. Także przemielmy wszystko, zobaczymy, ile tych łusek finalnie będzie. No nie za dużo. No ale co, no już nie ma szkatek kurwa nawet na mieście. Tego nie palę. I pyły amuletów sobie mógłbym zobaczyć. Jest 700 łusek. No to prawie 1 trzecia. Potrzebujemy 2,5 koła. Nawet nie prawie. Dobra, kurwa. Ale poczekaj, ile tu idzie na podbicie jedno? Chcę zobaczyć? Mogę. 50. No, mógłbym sobie wbić na plus 14. Tyle co mogłem, to nas kupowałem. Reszta co została na tym mieście to się tak naprawdę nie opłaca. Podbijemy sobie to do tego plus 14 i na razie styknie. No nie jestem w stanie nic więcej po prostu zrobić. Włożę sobie 14, taką po prostu, żeby była w tym kole. No i co? Mi się tak naprawdę nie spieszy. No to da mi te 5% ognia i mroku. No bardziej chodziło samo to, żeby po prostu skończyć to drugie koło, już mieć spokój. No ale ile to tam brakuje? 7200 szkat Darkona. No to tak czy siak te moje żule dropią te szkatki, więc prędzej czy później to się uzbiera. Nie muszę tak naprawdę tego kupować. Więc to jest to tylko kwestią czasu, aż te drugie koło esencji się zamknie. Dałem sobie rano, rozjebałem ostatnie 80 koła wonów, nakupiłem za to tutaj, o, prawie 7 koła skrzyni otuna. No i patrzę, że ktoś kupił, kurwa, ten wyborny lazuryt ode mnie, także 280 won do wypłacenia ze sklepu. No i skupuję sobie dalej łuski, teraz już w sumie do 110, wcześniej próbowałem do stówki, no ale ciężko tak, tu chłop ma dużo, to od razu się przyda nakupić. Zobaczymy, ile tego będzie. On tu ma sporo. Weźmiemy to i mamy 260 plus te skrzynki, no to prawie tysiak. A potrzeba ile? 1400? Kurwa, nie wiem nawet. Dobra, skończymy tą esencję. Po 28 wonów szkaty Darkona to wyjdzie po 112 za łuskę. To w sumie nie najgorzej. Wyliczyłem, że potrzebuję jeszcze 3200 szkat Darkona, żeby dokończyć tą esencję. No trochę wonów, kurwa, na to pójdzie. Ale wyjebane. Będzie z głowy, kurwa. Kupuję to wszystko od gościa. Nawet nie chce mi się pisać, może by mi tam zszedł wona. Ale chuj w to, tak szczerze. Ile mam? 300. No i zajebiście. No i w tym momencie właśnie dokończymy sobie ostatnią esencję. I zamkniemy tym sposobem cały system. Drugie koło esencji skończone. Dostaniemy bonus i nie musimy się pierdolić. Jest 50. Pyk. Bonusik siedzi. No i co, kurwa, wypadałoby, jak już koło esencji jest, to jeszcze jakieś koło alchemii tu pierdolnąć. Najgorzej z tym topazem.
No ale przynajmniej ten jadeit i szafir, tak żeby już były do plus 6, to mógłbym podbić. W ogóle wczoraj chyba mityków nie zrobiłem. O, kurwa. No, ale brakuje mi mało, żeby mieć 15 tysięcy klejnotów. To moglibyśmy 6 prób czegoś zrobić. Ale to później, bo chyba muszę jeszcze jeden pakiet mityków wybiegać. Kończą mi się powoli pomysły, co mógłbym zrobić na tych postaciach. No, bo ekwipunku to wiadomo, no nie przeskoczę, kurwa. Ciężko jest, bo muszę sobie sam wydropić te kryształy. Alchemię można zrobić. Miałem jakąś runę życia. Na razie wymyśliłem, że sobie pasek próbuję pomieszać ten, co jest na woju. Mam, nie wiem, z 20 zmianek będę miał. No, 21. Może jakiś perf mi wejdzie. Jeszcze pewnie dokupię. Spróbuję to trochę potaśtać. O kurwa, weszło. Dungi, a obrona! Ja pierdolę. Pojebało mi się. No nie, to jednak mieszam dalej. Nie no, trzymajcie mnie, kurwa. Ja już wyjebałem ze 100 zmianek ponad. Ja nawet obrażenia Dungi nie miałem ani razu. Ja kurwa teraz walczę już nawet nie o perfa, tylko obrażenia Dungi chcę wbić i nie mogę, już wypierdoliłem na to 23 koła wonów plus 20 miałem zmianek swoich, kurwa nie mogę tego wbić. Miałem, nie wiem, z 60 czy 70 koła kurwa sukien i zaraz mi się cukna nawet skończą. Ja pierdolę. Weszło, kurwa, wartość Dungi siła, po ponad 100 zmiankach, po 25 koła wonów na to wydałem. Nie mam już siły na tę grę. Chciałem poulepszać jeszcze talik ognia, zacząłem skupować szkaty, mam po 2,5 koła smoka, trytona, no i węży nie ma, już nawet po 6 wonów brałem, ale zostało 5 sklepów i to taka jakaś drobnica, nawet setka by się z tego nie nazbierała, więc poczekam, później wrócę, może jeszcze dostawiam te węże, no to sobie poklikamy coś, narobię tych kurwa kamieni, obrony statku, no i może coś pójdzie chociaż z tym talikiem, ale tam też chyba 20, nie 30%, chuj wie ile tam jest. W każdym razie no 100 koła wonów zostało. Pizdę siana rozjebane, progres kurwa niewielki. Tak to się kurwa żyje jakoś. Tu w ogóle znalazłem 100 kamieni schronienia melej za 15k won. To wezmę sobie na zaś, bo potem też będą szły. Cena taka, no mniej więcej średnia, ale nie będę musiał się z tym sam pierdolić. Ej, patrz, tu są jeszcze po 125. Też se kupię. Biorę wszystkie. I te po 60. Zaraz zobaczcie, czy będzie opłacało. Nie no, te po 60 to się na pewno opłaca. To jest zajebista cenka. Sprawdzimy, czy jest więcej. Jeszcze w jednym sklepie gdzieś są. Pokazy mi to. 75. Nie no, po 110 już akurat gościa trochę przeogięło. Mamy 280 tych. 160 tych. Jeszcze mogę wytworzyć. Dobra, to idziemy klikać. Kurwa siana, poszło jeszcze trochę. Wonów zostało mi 46 tysięcy. No ale trochę tych kamyków mamy. Nie wiem, ja ten talik bodajże z 3 razy już kiedyś próbowałem ulepszyć. No ale jak widzicie, nie poszło. Jest 30%. No i co? Ile tu bierzesz tych kamieni? 30. Klikamy. Plus 1. Spaliło pierwsze, drugie, trzecie. Za czwartym. Teraz 45 kamyków. Spaliło. Spaliło. Za trzecim. 60. Spaliło. I spaliło. Kurwa. Ale od plus 4 już są chyba te kamienie schronienia melej. Ale nie, przecież nie jestem pewien. Kurwa mać. No i brakuje. Nie ma tych skrzyń węży. No to później doklikamy dalej. Bo skrzyń węży mi tylko brakuje. No i tych też będę miał parę. Może się coś uda podbić, ale te 30% takie kurestwo. Zrobimy sobie na szybko malutki opening. Mam tu jakieś 2600 szkatek i trochę z mityka. W ogóle będzie? Będzie 15 tysięcy klejnotów. Można by spróbować coś z jakimś jadeitem czy coś. Przeklikam te bryłki, no i dalej teraz losy szczęścia. Widzę, że tam w miarę normalne są itemy kryształów, tam żadnych nie ma. Także zaraz przemielę trochę i sobie polosujemy. Zobaczymy, co z tego wypadnie. A, jeszcze te szkaty Pyrona, to nie wiem czy po 100 otwierać, nie, daj wszystkie, bo nie chcę się tego rozstakowywać nawet. 11 krysi. No to kurwa słabiutko. No to sprawdźmy, co ja tu mogę dobrego powymieniać. Są kamienie zwierzaka, mam 14 koła, no to może niekoniecznie. Dukna też nie, o, skrzynię zwierzaka domowego, mam 1200 prawie, to od razu wszystkie miele, one są kurwa tylko do tego. Rad Exo. Mógłbym w sumie trochę przemielić, bo mam więcej niż potrzebuję. Ale to nie wiem ile tych losów robić. Tak, z 500. Dobra. Tak będzie ok, idę olo. Spirale czasu. Też mogę zrobić. Do losów, chociaż w sumie to też mogę zmielić. Ale dobra, to zaraz. Ogniste perły. To mi do czegoś potrzebne. No, nie bardzo, miele wszystkie. 1500. Kupony PO niech zostaną i jeszcze są rzemyki, to rzemyków mam. A nie, bo rzemyki były na ulepszanie. No i tak z tych chuja będzie z tych rzemyków. Tego nie robię. 4,5 kolosów mamy. To całkiem sporo. Rozstakuję tu zaraz SM-ki, żeby się ładnie łączyły i zobaczymy się, jak przemielę wszystko.
Przelosowałem, co było do przelosowania, czyli 4,5 tysiąca losów i w sumie nie najgorzej, wypadło mi to jakieś 4,5 koła SM, normalnie by było 10, no ale teraz zmienili, zamiast 5 tak koła tam leci po 2, także dwa razy mi te SM-y wypadły, no i w sumie 2 do skina i 1 do fryzury, czyli 3 dodania łącznie, tu widzę jeszcze jakieś skrzynie przepustek i tego mi trochę poleciało, chyba z 1000 tych odłamków, także drop nie najgorszy, myślę, że coś sobie jeszcze przemielę na te odłamki, ale to, znaczy na odłamki, na te bilety, ale to zaraz ten, sobie pokminię i jeszcze wam pokażę. Tyle starczy, więcej już nie mam z czego zrobić. 1200 losów prawie, dorobiłem sobie jeszcze ze spiralek i sukna wszystkie też wyjebałem. Resztę itemów już nie rozdaję, także dokręcę sobie te ostatnie 1200 losów. No jak coś poleci, to poleci, jak nie, to chuj. Szału nie ma, SM-ów żadnych nie wleciało, ale zawsze jakieś dodanie do fryzury kolejne, także no ja chyba nie będę sobie tych dodań wkładał, po prostu je wystawię na sklep, nie wiem po ile one tam chodzą, ale chuj niech sobie postoją. SM-ki zestakuję, no i trzeba będzie jakiś sklepik wystawić, bo na razie mam prawie 70 won, a jeszcze w sumie zaraz pójdę pewnie dokupić szkatek z węża, bo ostatnio ich nie było, no i będę miał te kamienie obrony statku i spróbujemy coś wyżej polecieć z tym talikiem ognia.